To była naprawdę wystrzałowa impreza. Lotnisko w Katowicach na Muchowcu po godzinie 21:30 rozbłysnęło od laserów oraz pokazów pirotechnicznych przygotowanych przez trzy naprawdę profesjonalne grupy, które dały zjawiskowy pokaz wizualny, muzyczny oraz pirotechniczny. Pokaz to jest pewna całość, tak? I oczywiście nie można bardzo intensywnie strzelać przez 10 minut, bo byśmy się nie zmieścili w budżecie. Chodzi o stworzenie jakiejś dramaturgii. My opowiadamy pewne historie, tak? Obrazami, dźwiękiem, do muzyki i tak dalej. I robi tak każdy profesjonalny zespół, tak? Więc w jakimś momencie jest ciszej, wolniej i tak dalej. My mamy taką własną koncepcję, że każdy pokaz zaczynamy takim skromnym, malutkim elementem jeszcze przed muzyką. Generalnie super. Bardzo spoko, podoba mi się i jest tutaj... Takie coś powinno być częściej tutaj, tak? Za mało. Czyli w przyszłym roku też możemy panów tutaj spotkać? No oczywiście. Myślę, że tak i naprawdę bardzo dobra inicjatywa ze strony miasta, bardzo mi się podoba, cudownie. A proszę mi powiedzieć, pokaz numer jeden czy pokaz numer dwa? Numer dwa zdecydowanie. Numer dwa. Wiedzę, się działo na niebie. Nie ma opcji. Klasa CE4 wiele nam nie mówi, ale robi naprawdę piorunujące wrażenie. Na takim placu w ogóle nie ma tych amatorskich fajerwerków. To jest tak zwana klasa CE4, czyli do użytku tylko przez profesjonalistów. One najczęściej nie mają zapalników takich amatorskich, czyli tego malutkiego lontu, który jak pani kupi w sklepie fajerwerki, to go sobie postawi, odpali i on sobie leci. Tu używamy elektrycznych zapalników, systemów radiowych, które to wszystko łączą, synchronizują. Są specjalne programy, które się pisze, że teraz poleci ta bomba z prawej strony, zaraz po tym ta z lewej i tak dalej, i tak dalej. A później efekt widzimy na niebie. Dobry wieczór. Jak podobał się pokaz pirotechniczny? Superowy. A ogólnie impreza? Superowa. Inaczej tego nie można nazwać. Imprezie towarzyszył szereg koncertów. Było romantycznie. Rockowo. I hip-hopowo. Tak nie inaczej. Prosto z Katowic. W Polsce imprezy tego typu są wciąż mało popularne, ale z roku na rok przyciągają coraz większą widownię. I tak w Polsce to nie jest aż tak jakby zawód rozreklamowany jak we Włoszech czy w Hiszpanii. My tam jeździmy się uczyć, oglądać to wszystko. Oni strzelają po 400-500 pokazów rocznie. Tak? U nas, my uważamy, że jest to coś pięknego, tak? I warto... różne uroczystości, dni miast, święta, nawet urodziny czy wesela okraszać takim wydarzeniem jak fajerwerki. Widzę, że państwo są przygotowani. No tak, 2 lata temu byłam i widziałam wszystkich z kucykami, więc teraz też wzięliśmy. Czyli była pani już na tej imprezie i wie pani, jak ta impreza wygląda? Tak, tak, dokładnie. Warto być, co nas tutaj czeka? Na pewno fajerwerki. Mam nadzieję, że niezbyt wiele dymu, bo mamy wiatr, więc... Spodziewam się fajnych efektów. Liczymy na właśnie świetne pokazy, no pirotechniczne głównie, no i dobrą muzykę. I chcieliśmy dzieciakom pokazać, bo jeszcze za czasów kawalerskich, jak ich jeszcze nie było na świecie, jeździliśmy z żoną na takie pokazy i zapamiętało się naprawdę bardzo dużo pozytywnych emocji. Wystrzałowa impreza? Już mamy na nią receptę.